Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Jesteśmy w miejscowości Toruń, oddział Toruń. Nazywam się Piotr Jabłoński. Postanowiłem nagrać filmik z przylotu z miejscowości Suchań. To jest 240 km. Wiatr jest wschodni, dlatego czuję, że to będzie ciężki, ciekawy lot. No, postanowiłem też nagrać, wstawić na Facebooka też, jak inni hodowcy, troszkę się pobawić w ten sposób. Gołębie zostały wypuszczone o 7:20, także no, zobaczymy. Już wiem, że w złej wsi są gołąbki, także lada moment powinny być i tutaj. No, ja dałem 42 sztuki, około 40 zostawiłem w domu z tego tytułu, że spaliły mi się gołębniki i zaczynam hodowlę od nowa. No i po prostu trochę się boję, że jakiś katastrofalny lot i zostanę bez mutków, tak? Dlatego mówię, 42 dałem, około 40 zostawiłem w domu. Jest, koledzy, pierwszy gołąb. Nie wiem, która jest godzina, niestety tu w telefonie nie widzę. Jest pierwszy gołąbek. Tylko żeby wszedł z tamtego gołębnika. Już się odbił, koledzy. Także zobaczymy, która jest godzina. 10:58. Nikt nie dał jeszcze znaku. Nikt nie dał znaku. Muszę tutaj troszkę nasypać pokarmu im. Chodź. Chodź. Zobaczymy, może będzie jakiś drugi gołąb. Co to jest? Czy to będzie ciężki lot, czy nie? Się okaże. Na razie jest jedna sztuka. O, tam idą gołębie. Nie wiem, czy je widać. Także 7:20 puszczone. Miejscowość Suchań. 240 km. Pod wiatr, wschodni wiatr. 10:58, pierwszy gołąb. Jest, koledzy, drugi gołąb. Gdzieś będzie 11:00. Jest niebieski samczyk. Bodajże on ma 3 konkursy, znaczy wkładania. 3006 numer. No idź do gołębnika, idź. Idź do gołębniczka, idź ładnie, idź, kolego, idź. Nie chcę wejść jak zwykle. Ostatnio miałem pierwszego gołębia na oddział, moim zdaniem. Siedział 7 minut, a jeszcze był 54 w Toruniu. O, odbił się właśnie. Zresztą dodam, hodowcy, że z ciężkiego lotu, z Wałcza, bardzo ciężki lot, 40% gołębi brakuje w Toruniu. Miałem piątą serię na oddział Toruń. Leci następny gołąbek, trzeci. Nie wołam, chodź, bo ja nie panikuję. Nie zależy mi w tym roku, lecę dla przyjemności, byle tylko młode po prostu przeleciały. Na tym mi zależy bardzo.
jest odbity. Także są trzy sztuki, koledzy. Jest czwarty. Płowy albo czerwony. A, samczyk z tamtego gołębnika. To ładny młodek jest. Zaraz jak skoczy, koledzy wam go pokażę. Tu piękny, młody, jego ojciec, czarny samczyk. Po moich najlepszych lotnikach. Lata następny. O, następny. To jest, koledzy, 5 sztuk. 5 sztuk jest zagazem. No przyznam się szczerze, że jak na wschodni wiatr i na ten lot, nie wiem jak tam mają koledzy, to jest dobrze. Są następne dwa i dwa w powietrzu. To by było 9 sztuk, koledzy. Dwa na dachu, czarny i niebieski. O, i dwa w powietrzu. Także te dwa nie chcą usiąść. Szkoda. O, jest następny. To jest 10. No 10 na 42. No nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Jest następny. Niebieski samczyk.
pokażę najlepsze lutniki, młode, króciutko tylko parę gołąbków, o na przykład ten niebieski samczyk. Chodź, chodź, chodź. Tutaj akurat niektóre młode mają swoje gniazdo, swoje półki. Oto będzie docelowo gołębnik lutowy. To jest samczyk, on ma też 3 konkursy. 11,348. Nie bój się, nie bój się. To jest samczyk od Michał Górski, wicemistrz Polski, nie, mistrz Polski, kategoria H i czołowy hodowca okręgu Kraków. To ja u niego byłem osobiście po młode, dostałem tych młodych 15 i ten samczyk właśnie jest od niego. Z drugiego lotu ciężkiego, gdzie 40% gołębi zginęło w Toruniu, był pierwszy na oddział, znaczy pierwszy, no wbił się 54 na 4000 ponad gołębi, ale 7 minut przesiedział na dachu. No także, o teraz się odbiły jeszcze dwa gołębie, widzę, to jest, to będzie 28. O, tutaj jest jeszcze młody, zaraz pokażę też z 3 konkursami. Chodź, 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 chodź. No, czarny. To jest z moich starej linii. Te gołębie mi się spaliły, ale na szczęście jednego ojca mam w rozpłodzie. Także ten czarny jest, później jest jeszcze jeden czarny tutaj, o tu. Chodź, 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 chodź. Tu jest drugi. O, i tu jest trzeci, ja go też puszczę tutaj. Ten akurat doszedł mi, ktoś zdjął sobie tipesa, połaszczył się na 7 zł, ale i tak chipy są kodowane, także nie rozumiem hodowców, którzy tak robią. No, ale niestety. I to jest też gołąbek z 3 konkursami, 13,999. Samczyk też ma tutaj gniazdo u góry. Drodzy hodowcy, tak króciutko jeszcze powiem, co podaję. No, niektórzy się domyślają, pewnie siłą rzeczy podaję preparaty firmy Greenplay. No tak jak powiem uczciwie, na pierwszy lot nie dawałem Electrolytu Balance, czy tam skromnie po prostu Broncho Inhalik z chrzanem, wiadomo, na początku tygodnia Bronchosan Mentol plus zioła na drogi oddechowe, bo tu chodziło o to, że wiadomo, że teraz mimo wszystko tam te drogi oddechowe to nieźle po prostu, jeśli chodzi w Polsce tam ornitoza i tak dalej, także ten Bronchosan to jest właśnie plus zioła, to jest ten produkt. Także tylko pamiętajcie, że należy go wstrząsnąć, nie? Bo dużo też olejków ma eterycznych, brodaczkę w składzie i tak dalej. To jest bardzo dobre na drogi oddechowe, na suchy katar. Wiedziałem, że jest wschodni wiatr Electrolyt Balance, drodzy hodowcy. No to też każdy, tu już dużo hodowców w Polsce i w Europie zna ten produkt. Także tutaj niektórzy hodowcy mówią, że bez niego nie widzą lotów, jeśli chodzi też gołębie stare, tak? Maratony czy ciężkie 500-ki, tak jak Krystian chyba właśnie cały czas ten produkt od 6 lat reklamuje i co by nie było, to o tym produkcie zawsze po prostu powie. Fungi na karmę też wiadomo, że no i jodek z żelaza w tygodniu tak samo, znaczy wiadomo, hodowcy to są loty gołębi młodych, także to po prostu zależy jaki jest lot, czy z wiatrem, czy bez wiatru. W każdym razie najważniejsze to są tak jak Electrolyt Balance, nie powiedziałem jeszcze, tu chodzi o to, że jest 14 aminokwasów. Także tu jest w składzie, to jest ważne przy lotach pod wiatr właśnie i po locie też oczywiście, żeby gołębie wzmocnić po locie, żeby nie chorowały na adeno, żeby nie złapały jakiejś choroby, to te aminokwasy pozwalają po prostu lepsze trawienie, wchłanianie białka szybsze. Także mówię, czy to na stare, czy na młode, to Electrolyt Balance to jest podstawa. Także hodowcy, no co, no to wszystko, jak macie jeszcze lot jakiś tam 300, czy po prostu dalsze na młode, no to polecam ten Electrolyt, warto o tym pamiętać. I oczywiście Broncho Inhalik z chrzanem po locie poniedziałek, wtorek albo wtorek, środa na drogi oddechowe, to jest po prostu taki silny praktycznie działanie, takie no jak, może nie antybiotyko, ale bardzo silne działanie.